Zobaczymy, czy ta pogoda w ogóle na cokolwiek nam pozwoli. Gdzie ta wiosna? Staje się Krzysztofem Jubiszem. Dzień dobry. W ten ciemny poranek witam was miło. Jest sobota. Jest... Która jest godzina? 10:20. Jest 10:20. Robię sobie śniadanie i dzisiaj jedziemy na pewną aktywność. Nie mam zielonego pojęcia, co wyjdzie z tego vloga, czy cokolwiek z tego wyjdzie. A stwierdziłem, że w sumie można dzisiaj sobie coś ponagrywać. Jedziemy na pewną aktywność, którą wymyślił Wafel. Potrzebujesz przerwy? Weź ze sobą wafle wafla. To jest zajebiste! Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy nam pogoda pozwoli, żeby ją zrobić. Ale zanim to muszę coś zjeść i się ogarnąć. Dzisiejszego vloga oprócz mnie będzie nagrywał także Amber. Także miejcie wyrozumiałość do tego, co będzie nagrane. Miejcie wyrozumiałość do tego, jak ja wyglądam. I wyrozumiałość do tego, co ja nagram. Bo możliwe, że też będzie to beznadziejne. Także dzień dobry, ja się zabieram za śniadanie, bo w sumie nawet nie mam zielonego pojęcia, co zrobię. Może jajecznicę. To jest dobry pomysł. I proszę bardzo, to moje pożywne śniadanie. Jak słyszycie, Amber smarka. Jajeczniczka z globusiem i do tego herbata oczywiście w firmowym kubku, bo jak żeby inaczej. Jak ktoś nie wie skąd te kubki, to zapraszam na streamy. To się wtedy wszystkiego dowie. Chociaż wiem, czego tu jeszcze brakuje. Tu jeszcze brakuje jednej małej rzeczy, ważnej dla mnie. O, i teraz jest, proszę państwa, idealnie. Ciekawe, ile jest smakoszy kuchennych na moim kanale. Zacznę zaraz mnie opierdzielać za to, co zrobiłem. Ketchup na wszystkim, nawet do pomidorówki. Pixela, może byś to przyniósł, a nie ty siedzisz, co? Zabawa nie polega na siedzeniu, przynieś zabawkę! Okej, ogarnięte, w sensie umyte garczki, pojedzone i chyba w sumie trochę posprzątane, więc teraz idę siebie sam ogarnąć, a w międzyczasie wam powiem, co się stało z moją twarzą, bo jak powiedziałem na początku, zamieniam się w Krzysztofa Jubisza. Powiem, ja chyba młodnieję, bo byłem u pani dermatolog i pani dermatolog powiedziała mi, że panie Adrianie, ma pan trądzik. Także jeszcze przynajmniej z miesiąc musicie wytrzymać z taką twarzą, powinna być potem jakaś poprawa. No ale czy będzie? No zobaczymy. Jak się zastanawiacie jeszcze przy okazji, czemu jestem taki trochę zmęczony, to przez noc jeszcze męczył mnie kaszel i to taki okropny, więc jestem trochę niewyspany, ale mam nadzieję, że energii się trochę pojawi. Idę się ogarnąć. Na całe szczęście Pixel zaczął się bawić, więc jest jakiś progres dzisiejszego dnia. Jest zimno i trzeba się zbierać powoli po wafla, chociaż chyba będziemy trochę za szybko. Bateria mi się powoli kończy, a na całe szczęście wziąłem jakąś zapasową, więc ewentualnie będziemy przekręcać później. I pada deszcz, więc jak na razie pogoda nam nie dopisuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba być pozytywnej myśli, przynajmniej tak mi się wydaje. Amber w międzyczasie będzie kręcił, jak będziemy jeździć po Warszawie. Ido. Ten to w ogóle co on wziął? Cały worek ze sobą wziął? Czy on trupa przyniósł ze sobą? Wafel, no. Co my tu robimy? Opowiedz trochę. Co? Znajdujemy się w tej lokacji, żeby porobić zdjęcia tak zwanym furasom. Jesteś naturalny środowisk. On będzie robił zdjęcia. Tak. Jak umrę, to przez wafla. Jest zimno jest. I on mówi, że jest ciepło. Jest bardzo ciepło. Mam zdjąć kurtkę i bluzę? Jest tragedia. O Jezu, głupi pas. Ja idę tam białym odwrotem. Mam nadzieję, że nie ma do ciebie. Ja też nie. Cię razem.
chciał zrobić safran, mogę go kupić. Co? Może być taki ogień. Czuję się dziwnie, myję cały rok na zdjęcie. Widzę tylko zaraz człowieka, co stoi. Ja też. Wafel ma ten kutaśny wyraz twarzy. Czyli koki. Co? No a ilicy. No kutaśny wyraz twarzy. No a ilicy ma tak. Widzisz takie... No zobacz. Nie mogę. O, a ilicy wafel. Gdzie ty tam widzisz? Spójrz. No. A nie mój pastać zajcew. Co? A nie mój pastać teraz. O. A tutaj na jasny obóz. Może być? Proszę o komentarz. Halo. Komentuję. Pięknie. No a mieliście się ustawić. Proszę Państwa, Dex jest bardzo profesjonalnym fotografem, także tutaj nas ustawia, każe nam robić różne rzeczy, na przykład każe nam dusić wafla. O dziwo, waflowi się to podoba. Uspokój się z tymi butami! One jar. Śnieży niemiłosiernie. Kurwa, czemu się tym mieści? A za zajcowym jest Heisenberg. Goddamn right. Ale proszę Państwa, teraz rzadki widok. Pijany wafel. Jeszcze nie jestem aż tak bardzo pijany. Nie jesteś pijany. Widać to? No. Ja. Jest pijany? Nie wiem. W sumie trochę jest, ale... Nie ma tragedii. Nie, staram się nie być jakiś nierozgarnięty. Mówiłem, że potrafię być nierozgarnięty. Jakby coś, to myślemy to potem Pyśkowi, co? Miałam właśnie wam to powiedzieć, chyba czytasz mi w myślach. Jak już wszystko kręcimy z łapy, to kręcimy z łapy do samego końca. No i jak pewnie zauważyliście, dogrywam tę końcówkę trochę później niż skończył się ten materiał, ze względu na to, że teraz sobie go składam tutaj dokładnie, za wami tu na ekranie. Składam sobie ten materiał i zauważyłem, że nie mam totalnie żadnej końcówki. Więc to jest ona. Bardzo dziękuję Dexowi i Waflowi za zorganizowanie tego wyjazdu, który w sumie nie był bardzo daleko, ale wybraliśmy się porobić fotki. Jak widzieliście, pogoda nam troszeczkę nie dopisała, ale było naprawdę sympatycznie. Ja się bawiłem naprawdę bardzo, bardzo fajnie, zresztą to można było widać, zobaczyć. Bardzo dziękuję Waflowi. Mam nadzieję, że fotki, które wyszły, wam się podobają i podobają się Waflowi. A za tymi fotkami stoi Dex, który cały czas podkreślał nam, że totalnie nie umie robić zdjęć, ale jak pewnie zauważyliście, gada głupoty. Podziękowania dla wszystkich. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że takie dziwne vlogi wam się w jakiś sposób podobają. No i przynajmniej coś się dzieje na tym kanale. Pixel jak dalej żyje, żeby nie było. No i też możecie zauważyć, że mój ryjek w końcu się powoli zmienia. To tylko tydzień różnicy. No a półtora tygodnia różnicy. Do zobaczyska w kolejnych materiałach. Polecam się tam, gdzie się polecam. Wiecie dokładnie, gdzie możecie mnie znaleźć. No i papatki. I wish I knew.